Może być. Ale i tak sprawdzimy, nie? Coś, to nie jest nielegalne, co tam będzie. Kurde! Witam. Dzisiejszym partnerem odcinka jest firma Almytek, która dostarczyła mi taką latarkę do testów. Jest to model Vizar C2. Latarka posiada 5 trybów świecenia. W największym trybie świeci ona 1100 lumenów. Posiada też światło czerwone. Latarka jest wstrząsoodporna, wodoodporna, gdzie producent podaje, że przy zanurzeniu do 10 metrów w wodzie może ona tam przebywać 5 godzin i nic jej się nie stanie. Do tego firma dołącza tutaj opaskę na głowę, gdzie latarkę też można użyć jako latarkę czołową lub taki klips, który tutaj wchodzi i można zaczepić sobie go na bluzę lub na spodnie. Z moim kodem rabatowym, który wynosi 11%, tą latarkę od razu możecie mieć o tyle tańszą. Zapraszam na zakup, link w opisie i zapraszam na film. Witam, dzisiaj nagrywam z tego bardzo ciekawego i tajemniczego obiektu. No, prawdopodobnie był to szpital. Znajduje się to w lesie, w Republice Czeskiej, bardzo blisko polskiej granicy. No i przyjechaliśmy tutaj oczywiście z Dawidem i Jacobem, żeby zbadać to pod kątem paranormalnym. To jak widzimy, mamy takie szpitalne, typowo zabudowanie, tak jak w naszych polskich szpitalach też było. Ja już załączę od razu urządzenie. Nie wiem, czy tutaj się w języku polskim skomunikujemy z kimś, ale to bardzo możliwe, że to też dużo Polaków przebywało, bo mówię wam, to jest, zobaczę, to jakaś stołówka była, czy coś. Ale budynek się już widzę sypie dosyć. Nie spodziewam się tu niczego z wyposażenia. Jeżeli jest tu ktoś, niech się zbliży do nas. I się zbliżę tego urządzenia, które ma prawe ręce. Kurde, tu co jest, zobaczcie. Jasny gwint. A zobaczcie, jaki tam, nie wiem, czy to widzicie, dziwne znaki są. Jakieś, kurde, nie wiem, co to jest. Czekaj, bo to bardziej oświecę. Mamy tyle światła. Dzięki firmie Almytek, która udostępniła mi tą latarkę testu, jak widzicie, no tego światła jest dużo więcej. Mam to jedno takie minimum, bo na razie wskazań nie ma nic. Mam jeszcze P2. Nie, bardziej szpital, hałas. Hałas. Ale powiem, jak się czujesz tutaj po wyjściu? Dziwnie. Dziwnie? Tylko też dziwnie. Tam, co się tam? Ja już od początku. To nie, oni dzwonili, zaraz przyjdą. Aż. Dołączy do nas jeszcze jedna ekipa. No już wspominałem. Hej. No, ciekawy, budynek ciekawy. I co, i mówili, że to już szpital? To był nie? Już. No bo tak to wygląda. Jakiś chyba pytanie, szpital. Bo my zauważyliśmy jedną totalnie dziwną rzecz. I to dziwną rzeczą jest to, że najwięcej działo się z prawej strony budynku. Czyli nie tu, gdzie jesteśmy, tylko po drugiej stronie. Tam jest stołówka. My tego nie byliśmy w stanie sprawdzić, bo byliśmy po prostu z kamerą tylko. Ale była sytuacja. To oczywiście stary budynek, to się zdarza. Ale byliśmy koło stołówki i za ścianą było coś takiego. Jakby ktoś chodził. Wiecie co? Nawet bardziej. Ja to mówię po prostu tam przejść. Skoro druga sprawa, też dla mnie spadło. Ej, z tymi drzwiami to było pojebane. Mi się wydaje, że ktoś nas mógł trollować. Mi się wydaje, że ktoś mógł nas trollować, absolutnie. Bo ja sprawdzałem to na tym nagraniu i te drzwi faktycznie kurwa były inaczej. One były inaczej, ja wam pokażę dlaczego.
No, myśleliśmy, jak wracaliśmy, drzwi były odwrócone w drugą stronę. Tak, to jest jakby... Mi się wydaje, że... Witamy, kto tutaj jest z nami? Beda, no, Żywka przecież... A do tego trzeba, tak? Proszę, przemów do nas. Jestem po 60. Ty. Zmarłaś w tym szpitalu? Czy zmarłeś w tym szpitalu? Mam na imię Piotr. Czekaj, ja to sobie sprawdzimy. Coś tam tak na necie? Ciekawe, co to jest. Próbuję wcześniej rozmawiać, ale sobie sprawdzaliśmy na internecie. Nie wiem, czy na to będzie, na indekrysce. Rołamy. I teraz? To jest takie ciekawe. Bo jeśli przy tym sprzęcie pokaże się słyszałem. Słyszałem takie... Gdzie? Jakby z tłu... Nie, u góry. Tam gdzieś w tamtej stronie. No to... Ale tutaj na to nie do plecia to było widać. Planszetka, co jest planszetka? Planszetka. Czekaj. Może, że dla... No ale jest, jakoś nagle, tym patrzę. Założycie kościoła szatana, widzisz? Założyć do kościoła szatana. No. Tak. No. Jak masz na imię? Powiem mi go. Albo jak ciebie zwą. Może ty się różnymi imionami przedstawisz. Omega. Z tego co? Zrób na to głośny hałas. Ale tu kurwa nie było tak, że to jakieś sataniści się spotykali. My tu jesteśmy Czechami, nie wiemy. I my to samo rozkminialiśmy, nie wiadomo co tu się dzieje. To w każdym pokoju jest jakiś znak. Zobacz. Że ta postać... Cieszy mnie to. A co powiedziałeś? Wow, ej! Co? Powiedziałeś, co? Że ta postać cieszy mnie to? To co chcieli? Kurwa, ja o tym pomyślałem tylko. Pytanie, czy to ma... Tak, to ma wpływ, oczywiście. Ja pierdolę! Pamiętasz, już nieraz tak było, że tu coś pomyśleliśmy i od razu było głos w odpowiedź. Ej, ja nawet nie mówić. Ja kiedyś... Ja tylko pomyślałem o tym. Ja kiedyś czytałem... Jak to wyczytuje energię. Ja teraz, patrz, ja powiedziałem... Jest, ty, stale. Ja mam czyp samolotowy załączony. Było. Tu można zobaczyć typ samolotowy. Że... Możesz pokazać typ samolotowy. Teraz tego nie ma. Typ samolotowy. No to możecie... Tylko do kontaktu, jeżeli patrz. Potrzebujecie mocy. Rozmawialiśmy już wcześniej. Czy cię pamiętają? What the fuck? Co? Buty. No, dobra, powiedzcie mi, bo wy mówiliście o tej stołówce czy coś. Może tam cieszy mnie to. Prochy. Stary, ja powiedziałem przecież, a może... Proch. Proch, nie. Drogę? Proch. Proch. Dobra, lecimy dalej, nie? Taki szczelniczy jakby, nie? Ale Jacob to samo mówił, że tutaj siedzi mnie przy mnie, jakby... Nie tego obiektu, nie? Nie tylko w środku. Bliźnie się do tego urządzenia. Tu jest ta stołówka, widzisz? No, no chyba jakoś tak dziwnie się... Zdjęcie. Zdjęcie. Uważaj tu, Jacob. Znowu jest tam, no. Moje płuca. Zmarłeś na zapalenie płuc tutaj, w tym szpitalu? Czy zmarłeś na zapalenie płuc? Zobaczcie, znowu płuc. Powiem, mega ciekawe miejsce. Odpowiedzi mamy. Były postawione jakieś rytuały? Albo kogoś tutaj przywołano? Płynę to urządzenie, które mam pod ręce i pokaż mi obraz. Pokaż mi to, co chcesz mi przekazać. Jest! Zobaczcie. Jest obraz? Jest obraz, no.
Kurczę, inteligencja tu ma te urządzenia. A to też na podstawie fal elektromagnetycznych. Patrzcie. Czyli to postać, która tutaj jest. To teraz miga, bo mam internet załączony. Co? Na jakie zasadzie? Na takie zasadzie, jak te słowa wyrzuca, tak on generuje te słowa. Tylko, że to wpływa to pole, nie? Magnetyczne. Ja też spróbuję. To jest legitne? Aha. No popkrywa się to. Często. Ale nie wiem, czy mi się pojawi. Czy to ty pokazałeś się na tym obrazie? Wszechświat. 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 Czyli może te osoby już nie ma, tylko odeszło do wszechświata. Tak, tak. Może oni określają po prostu tę drugą stronę, jak oni to widzą, wiesz. Ale jesteś tutaj. Patrz, śmiech dzieci umiera. Śmiech dzieci umiera. Ukaż nam się! Wpłyń na to urządzenie, które mam w polowej ręce. Podejdź i wpłyń na niej i pokaż mi się. Śmiech dzieci umiera. Ile dzieci tutaj umarło? Czy te dzieci dalej tutaj są? Czekajcie, jaka dwójka jest tam, nie? Czy dzieci dalej tutaj są z nami? Nie był to szpital dla chorych na płuca? Nie wiem. Ale mogło być, bo zobacz, gdzie są te szpitale, gdzie powstawały zawsze na te płuca. No, zawsze w lesie, nie? To las taki. Tak do dzisiaj w Udzisławie jest przecież, nie? Bo to już zawsze ta jest tam. Bo tu pisało moje płuca, mi podało, wiesz? I to może by się zgadzało. Trzeba jeszcze poszukać na internecie dokładnie. Dzieci. Ty, ale... moje płuca. Mogło to być guźniczy jakieś, nie? No. To po prostu szpital. Bo one przeważnie były w lasach. U nas w Polsce też jest dużo takich opuszczonych guźniczych właśnie, no. No bo ja się zdziwiłem, że taki budynek nie jest... W lesie, no. Żeby lepiej się oddychało i ogólnie te całe leczenie to lepiej przebiegało, nie? To oni to robili wszystko. Cześć, wszyscy widzicie tego urządzenia, które mam po ręce. Czekaj, albo... Czy wierzysz? Czy wierzysz? Czy... Ej! Wierzę, że jesteście tutaj. Ja to mówię, no, że nie wierzę, ale jak to powiedziałem, tak powiem, co? Było obsunięcie się jakiegoś paprochu i sekundę później obróciłem się tak, bo... No, czy wierzysz? I to jest tajemnik pojebany w ogóle. Nie? Czy wie? No. Normalnie ci to zaplanował, bo pewnie się wszystko dzieje, a to się dzieje, jakby mam. Jest wiele innych. Ty mówiłeś o drzwiach, nie? No ale jak to się nazywa, że te podwójne... Te drzwi, on się rozwija. To są te wahadłowe, nie? No. Wahadłowe. Drzwi wahadłowe, no właśnie. No. Tam ostatnio były dwie sztuki, a teraz tylko jedna. Może tam ktoś to tutaj jakiś podejrzany... Wiesz, to prawda. Siostra. Siostra była to na ścianie na dole. Ale siostra też to chodzi o te, nie? Lekarki. No tutaj jest ten widok i będzie bardzo regularny. Czujecie? Kostnica. Ty, są. Czujecie? Kostnica. Ale nie, jakby spalenizna. Ale były te, wskazania były. Ja ponoć jak się pojawiają demony, to właśnie śmierć jest spalenizną. No, ja to poczułem spalenizną. Nie? Ale były wskazania. A jak tam wszystko mogę to coś Dobra, kto tutaj jest? No. Przedstaw się, jak masz na imię? Uwaga, ci mnie. Bully, believe in yourself. Patrzcie, uważajcie tu, aż na głowę wam coś nie spadnie. Ej, ale to jest przejście. Chyba niebezpieczny tu jest. Czy ewentualnie... Pamiętam cię. Drugi raz ty. Stary, drugi raz pamiętam cię. Drugi raz. No. A my zaczęliśmy gadać, że...
Coś słyszałem. Ktoś chodził, kurwa. Może taki bezdomny? Albo tam śpi, kurwa, zakryty. No, faktycznie ktoś tam może być zakryty. No, mówię, że to specjalnie się zabezpieczył. Żeby nikt nie wlazł, nie? Może być. Ale i tak sprawdzimy, nie? Co, to nie jest nielegalne, co to będzie. Kurwa, macie! A ja dlaczego przyszedłeś? Wiem, po co tu przyszedł? Dlaczego przyszedłeś? Dlaczego? A ja, ale to nie było to aż śmieszne, nie? Ej, teraz przysięgam, wystraszyłem się na maksa. Coś tam jest? Wydygałem się fest. Wydygałem się fest! Co jest? Dobra, idziemy, co to tu się dzieje? Kurwa, popiasz mi się nogi miękkie. Ale to było teraz jaja, to była ewidencja manifestacja. Ej, tam ktoś, albo ktoś tam jest. Ale mi serce, ale mi woli serce. Coś tam chyba jest. Dobra, panowie, ja mam się wkładaj, proszę mi ci. Ale to siedziałem tam, latarką mi kamerą, nikogo nie było. Coś słyszałem takie... Tam ktoś jest, tam ktoś śpi. Dobra, idziemy. Dobra, panowie, jesteście ekspertami, proszę bardzo. A to ktoś śpi. No to... Tak. Myślisz, że to śpi? O. No to musisz, Paweł, dziękuję bardzo. Chłopy. A jak teraz ktoś na ciebie wyskoczy, chłopie, z nożem albo coś? Dzień dobry. Dzień... Ktoś patrzy, chłopie. To nam samochód jest nami. Halo, jest tu ktoś? To jest dobry duch, który... Jak po czesku. Halo. Ale to się chyba zaszyło, nie? Ej, to jest pokój. Nie, nie, to akurat już... Tam może ktoś za tym... Za tym dyksem, ktoś tam będzie spał. Ła, zimny. Tyle emocji na jednym filmie. Ale co jest tam? Co tam? Skoro tu nikogo nie ma... Jestem tam kiedy? Tu nikogo nie ma, no to tu musiało być jakaś manifestacja. No jak to? Jestem tam kiedy? Ja chcę się to tak jakby... Mówię... Występowanie. Ja chcę się tak jakby lekko ruszyłem, ale tu nie ma prawa się przesunąć, no dobra, bo ja tutaj swoje duchło, miejsce. To tak jakby... Do duchu, no właśnie, do duchu. Tak jakby ktoś, wiesz, celowo... Ale to mam nagrane, ja zrobiłem tak i to odłożyłem. A ktoś pod tym nie leży? Teraz tak off top. Mi się wydaje, że ktoś... To musiał zabić. Uważaj na zło. Chłopie, weź może to wyłącz, chłopie, bo mnie to nie, skutuje, ja nie? Ja mam już ciśnienie, a nie było, nie? Stary kuś. Jestem tam, kiedy? 15-20. Wszystko kurwa dzieje po tej lewej stronie, stary. Tej prawej. Halo? Prawej, wszystko po tej prawej stronie. Ale Paweł, jak to wytłumaczysz teraz? Kurze, no nie wiem, nawet ja się boję tutaj, bo ja mam wrażenie, że ktoś tam na pewno czeka, żeby się kierować. Zniesz się. Halo? To jest nieodtraczony, chodź. Ale jak to się kurwa trzyma? Ale kurwa. Zablokowany, to jest bogi kondywanie najpierw. Wybacz mi. Co to działa? Wybacz mi. To sam pomyślałem, że trzeba się. Jasny gwint, stary. Tu nikogo nie ma. To powinien posłuchać, no cześć. Weźcie mu kamerę, Jacobowi, jakieś. Ale wiecie o tym, że jak to walło, nie? To na tu upadło, dlaczego przyszedłeś? To jest niemożliwe, zobaczcie, no tu nikogo nie. Miejsce docelowe, czyli tu. Czyli tu. Miejsce docelowe? Czyli tu. My jeszcze się dajemy, bo emocje. Dawaj, ja sobie się. Idźcie, bo nie chcę tu stać. Idź, przesuń się. Ja też mam nie chcę tu stać. To bym na pierwszy. To jest ciągle włączone, że Jacobi skanuje coś. Czemu ci to włączyć? Jasne, wiem, widzieliście to. Dobra, ktoś tutaj ciągle jest, ktoś nas sprawdzi, kim jesteś. To jest dobrze, dziękuję. Miło jest porozmawiać. Miło jest... Dobra, ktoś tutaj ciągle jest, który nas sprawdzi, kim jesteś.
Czy grozi nam tu niebezpieczeństwo? Ale jak to jedło, stało mi się, że tam jest. No to mi ja tak samo, chłopie, aż mi się nogi rękę zrobiłem przez chwilę. Ale czy to już... Czy to ty poruszyłeś tą listwą, tą deską? Patrz, patrz. Pielęgniarka. Kto tutaj jest? Pielęgniarka. Była siostra. Siostra i pielęgniarka była. To już nie możliwe. Czyli jest tu z nami pielęgniarka. To patrzcie, patrzcie. To jest przekaz. No. Zaufaj mi. To jest... To się wszystko zgadza. Stary, nie jest stary. Dlaczego nas straszysz? To jest niemożliwe, no. Patrz, słyszałeś? Nie, jakby kroplówka w szpitalu, a to jest pielęgniarka. Czy ktoś tutaj zmarł w tym miejscu? No wiadomo, czy oni nas zrozumieją, czyli te ze siedzą powiedzą po polsku. Ja w tym czasie, bo tutaj on wybiera słowa i to nie ma znaczenia, bo mi się wydaje, wiesz? Ale... To jest zbyt wiele atrakcji. Kim jesteś? Jak na jedno nie? Ten zespół to jest... Kofi. No to powiedz. Nie, ja nie gadam. Ja to nie gadam. Tylko. Ja tak słyszę, że tu, jeżeli chodzi o SB7, tak... Nic nie będzie chyba. Ja nie wiem, wiesz, czy to da radę, tak wiesz? Musiałem po czesku, nie musiałem umieć. Ty stary, ale idziemy do góry. Ale tam normalnie było słychać taki szelest, jakby ktoś coś... Przecież ty nawet mówiłeś. No. Tak. Ale ja byłem pewny, że ktoś tam jest. Ale przecież on mówi, że tam ktoś... Wiem, ktoś śpi, ale nikogo nie było, gdzieś byłem sprawdzić. Ja myślałem, że na modę ty za tym... Idziemy na tą górę czy nie? Idziemy, no stary. Ja sobie będę gaz. Czuję się bezpiecznie z tym, nie? Ja. Nie było, nie ma. Do czego idziemy na razie? Co gada, robot? JFA, a to jest jakieś imię kobiety. Jaki tu jest klimat. Ja tu trzeba uważać trochę. Na sufit, bo żeby ci na głowę nie żeby mi na dół nie zlecieli jeszcze. Nie. Czekaj. Lalki szepczą. Lalki szepczą. Czekaj, tu muszę zdjęcie zrobić. Bo ciekawie to wygląda. Nie, tutaj jakby moim zdaniem ma sensu. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, nie? No właśnie, dlatego nie ma sensu. My tutaj ostatnio zrezygnowaliśmy w połowie tego, bo tam się w ogóle strop zaczął strasznie trzeszczyć, nie? No. Dodaję sobie więcej światła. Dobra, ale tam to było krótko. Jak widzicie, tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie tu, jak ten stop wygląda. No jest to strasznie niebezpiecznie. Nie wiem, co z tym dołem tutaj. Czy to jest betonowe, ale ten beton, jak kiedyście widzieliście na jednym z Ubexów, też potrafi zlecieć. Więc nie wiem, czy to tu ma sens. Ale wam powiem, mega miejscówka. Dobra, wychodzimy stąd. Czy byłaś pielęgniarką, tak? To ty nas tutaj straszysz. Ja nie chciałem cię posłać. Stójcie tylko tego. Stójcie tylko, proszę pozwolę. To nagle wpada jakiś psychopata, bo pije krzyż. Ania. Nie, ja nie sobie. Głosy jakby z zewnątrz. Ale zewnątrz to ta oczyszczalnia, nie? Ej, teraz po tej stronie jak się przyjrzeli. No, no. Tam jest ten antena z tego. Co wygląda jak to? O, jest już dokładnie tak to, nie? Mhm. Tutaj.
Co leż tam? No nie wiem, nie widzę. Nie no, jak tam ktoś śpi, wiesz, nie. Czekaj, czekajcie, nie tego w bok. Przejść. Czekajcie, tu nie trzeba, chodźcie tutaj. Tak. Nie rozumiem tego. Powiedzcie mi, jaki są coś takiego, żeby tu robić. Właśnie. No to tu jakiś. A jakby zgresowany kamerę daje do góry, bo myślałem, że ktoś tu będzie lepiej wystarło. To są kible. Zobacz, jak te kible tu wyglądają. To jest też długa klatka schodowa. Ktoś wieje. O, czekaj. Sugestią jest to, że po prostu dochodzi do jakichś, nie wiem, spotkań. Słyszeliście to? Stary. Co? Tam coś biegło. Co? Tam coś biegło, ktoś tam chodził. Coś tam biegło? No. Ja też nie słyszałem, dlatego ty przyszedłem. Myślałem, że ty z telefonu włączyłeś. Nie, nie. Ej, ty jest Dawid. Puść ten. Tam coś biegło? Wyłączcie się na to całkowicie. Ja też to słyszałem, dlatego to ja myślałem, że ten duch mi to zagrało. To już światło, że jest to. Że łapie duchy, ale to mi coś zepnęło. A od razu to widzę. To jest coś zapalone na końcu korytarza, widzicie to? No, nie widzę, co to jest, tego nie wiem. A to może ta dioda, weź, się odbija. Dobra, ja... Czy ja mogę? Czy ja mogę wyjść? Dobra, proszę. Rzeczko, to już to. Dobra, ja w tym miejscu po prostu muszę, mam nadzieję, że to film wam się podobał. My tutaj już normalnie nie możemy wytrzymać, także... Ale ja to mam nagrane, ja mam to pośle. Ja to mam nagrane. Ale ja to słyszałem. Nie, ja tutaj przyszedłem i mówię, że nagram sobie jeszcze podczerwienie coś, nie? I naraz słyszałem coś, krok albo coś, jakby coś spadło. Prawa strona. Wszystko to prawa strona. A idziemy tam się zobaczyć, czy nie? Chodź, idziemy jeszcze. Dawaj. No właśnie. Duchy duchami. No. Ale byście byli. Ty, ale to ty mówiłeś tu też z tego, nie? Byście tu ostatnim razem byli, ale tu nikogo nie było, byśmy tu byli przecież, nie? Wszystko tutaj. Te drzwi, te drzwi. To wszystko. No i koło tej drzwi zastrany. Jeszcze uda się z wami żegnać, jak widzieliście, no to była niesamowita manifestacja na górze. Nie wiem jeszcze jak to się nagrało na kamerze, no ale chyba dobrze. Nie widzieliście, nikt tym nie poruszył, nikt tego nie dotknął, nikogo tam też nie było, bo żadnego tam stawi, żadnego bezdomnego. No, było to niesamowite. Budynek jakby cały czas żyje, ktoś tutaj chodzi, coś słychać cały czas. Teraz, nie wiem, też chyba to nagrało, poszedłem tutaj po noktowizor i znowu się po prostu tu coś, żeśmy słyszeli. Kurde, no niesamowity budynek, no tych motyli też było dużo, padło, że pielęgniarka nie była tutaj, więc prawdopodobnie nawiedza to jakaś, no, może pielęgniarka, która tutaj kiedyś pracowała. Myślę, że film z tego, kurde, naprawdę mrocznego miejsca wam się podobał. Jak tak, to napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Dajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał, jak jesteście na nim pierwszy raz. I co następny, tak, mega wyprawy. Na razie, cześć.